Dobry, kreszki moje złote, ja się nazywam Damian Maciej, a to jest Czcze Gadanie i dziś popludujemy sobie na temat głosu, na temat paru sytuacji, które mi się przytrafiły, właśnie związanego z moim głosem, chciałem się z nimi wami podzielić i też doprać się trochę o wasze zdanie na ten temat. To zaczynajmy. Na początku pragnę wam opowiedzieć 2-3 historie, które właśnie miałem... mają znaczenie z głosem, z moją wymową, z moimi wypowiedziami, a potem się postałem do nich odnieść. Pierwszą z nich jest historia, która zdarzyła mi się jakieś 2-3 tygodnie temu, jak akurat wracałem ze studiów z Kasią, z moją koleżanką i właśnie wsiadamy sobie we Wrzeszczu i mamy jechać do Kościerzyny, czyli musimy mieć przesiadkę w Żukowie. I nagle podchodzi nas pani z lekką wadą wymowem, to też trochę ma znaczenie. I właśnie patrzy na bilet i mówi, a państwo wiedzą, że ten pociąg nie jedzie do Kościerzyny? No i ja odpowiadam, że tak, wiemy, jeszcze nie jeżdżą bezpośrednie połączenia z Wrzeszcza do Kościerzyny, ale już od grudnia. A tak, coś ustalili, i tak właśnie chwilę jest rozmowy na ten temat i nagle pani ni stąd ni zowąd: a pan ćwiczy tą wymowę? Pan tak ładnie mówi. Wiem, że tam coś próbuję, ale Kasia nie zrozumiała, że nie chodziło o samą wymowę, tylko o kontekst, jak dobrze byłem poinformowany na temat zmian w SKMC właśnie z połączeniem Kościerzyna w miasto. I nie, że jestem po prostu tak, on jest tak na bieżąco, że on po prostu już recytuje te wszystkie zdania. No jak ona odeszła, to dopiero Kasia, jak przypomniałem, że ona miała lekką wadę wymowy, to zrozumiała, że jednak chodziło o to, w jaki sposób się wymawiam, jak mówię i ogólnie jak staram się kłaść nacisk na moją wymowę. Drugą sytuacją, którą chcę wam opisać, jest moje funkcjonowanie w szkole, w której współpracuję, czyli w budowlance. I ostatnio była taka właśnie rozmowa na temat dni otwartych, w ogóle tego też niepokąd mojej wymowy, rodzaju wypowiadania się i padło wam takie zdanie, że no ja powinienem przeszkolić wszystkich uczniów, którzy będą oprowadzać po szkole, dlatego że nie wiem, pani nie wie, co mam takiego w sobie, ale jak ja mówię, to ludzie mnie słuchają. Mogę wam zdradzić coś, co mogliście nie zauważyć, a teraz was poświecę. Mam lekką wadę wymowy i to ma troszeczkę wpływ na utrzymaniu uwagi. Moja wada wymowy to jest jednouderzeniowe R, na przykład, no nie zrobię tego, nie umiem czegoś takiego, ale to nie jest znacząca wada wymowy i da się z nią żyć i potrafi być niezauważalna i daje coś tego w tym, tam coś jest, ale nie wiem co. Trzecia sytuacja, którą chcę wam opisać, to jak no, pracowałem jako steward w PKP, w Intercity, roznoszę ten poczęstunek, więc muszę powiedzieć formułkę. Dzień dobry, w imieniu PKP Intercity zachęcam państwa do skorzystania z poczęstunku. Dziś dla państwa do wyboru kawa, woda, herbata. Często zdarza się tak, że po pierwsze niektórzy w ogóle się nie przyjmą tą formułką. Ja wolę nie ryzykować finansowo. Przez to, że też staram się to jak najwyraźniej powiedzieć, jak najdonieślej, że to się rozeszło po tym wagonie, to osoby na przykład... proszę, jeszcze raz powtórzę, bo tak ładnie to powiedziałem. Chwalą się między sobą. Konduktorzy mówią, że ja w ogóle powinienem iść na jakiś konkurs, że no tak ładnie formułki to jeszcze nie słyszeli. Ale czemu w ogóle postanowiłem z wami się podzielić tymi 3 historiami? Wiem, że mój głos jest charakterystyczny i staram się go zawsze nie wiem, dbać, pracować na nim. O, bo dbać to bardziej jakbym śpiewał, to bym musiał, żeby się nie zniszczył, a ja na nim staram się pracować, żeby był coraz lepszy, coraz wyraźniejszy i donośniejszy. I może mówię głośno, ale w sensie, żeby to nie było po prostu krzykiem, a czymś, co dochodzi do drugiej osoby. To jest dla mnie coś ważnego. Jednocześnie jest to dlatego ważne, że no, staram się prowadzić ten kanał, gdzie prowadzę vlogi, czyli pracuję głosem. Drugą rzeczą jest to, że w życiu prywatnym też staram się to używać, bo wiem, że to jest przydatne. Ale nie zawsze mi to wychodzi, jestem tego świadomy, bo jak zaczynam mówić bardziej emocjonalnie, coś szybciej zaczynam mówić, zaczynam robić, jak dobrze pamiętam z francuskiego, to się, w francuskim to jest elizja, czyli z 8 słów wychodzą nam prawie że 2, bo tak one się łączą w jedną kupę. Wiem, że to jest złe, Staram się nad tym pracować, nie zawsze mi to wychodzi, ale przynajmniej zauważam często swoje błędy. Robię jedno ćwiczenie, które kiedyś zobaczyłem w Camel Channel, czyli ćwiczenie korka, jakoś tak to się nazywa. Bierzemy korek w usta, zaciskamy go między zębami i staramy się w tym momencie mówić. O wiele wyraźniej się da mówić i staram się to robić zawsze przed nagrywaniem vloga, żeby móc mówić wyraźniej. Mam nadzieję, że skutkuje, chociaż no sam słyszę. I też jedną rzeczą, którą zacząłem ostatnio robić, to jest śpiewanie. Głównie śpiewam z accantusem te wszystkie ich piosenki, Upiora w operze i te inne, bo przed moją mutacją miałem też taki ładny głos, śpiewałem dużo tego, potem przestałem i ostatnio zauważyłem, że w ogóle nie mogłem zmieniać tonu głosu, modelować tego głosu, bo naprawdę mogłem tylko mówić w ten sposób, jak mówię na co dzień. Nie mogłem nic z tym głosem zrobić. I to dla mnie było straszne. I od dłuższego czasu zacząłem sobie tak podśpiewywać, śpiewać dużo w domu, jak jestem tu przy komputerze i słucham sobie muzyki. Więc jak przyjdziecie ulicą obok mojego domu, możecie usłyszeć, jak śpiewam. Dodatkowo pewnie też tu może mieć wpływ leciutko moja dysleksja, przez co mam problem na przykład z czytaniem, z pisaniem ładnym, ale z układaniem rozbudowanych zdań wielokrotnie złożonych nie mam problemu. I tu pewnie to się też troszeczkę kłania, czemu mogę przyciągać uwagę słuchaczy. Wracając do tego jednodrżeniowego R, czyli do mojej wady wymowy, ostatnio rozmawiałem właśnie z logopedą, który właśnie mi powiedział, że przez to mój głos jest charakterystyczny, bo mam tą lekką wadę wymowy. I jak wiedziałem, że ją mam, i chciałem go, pomyślałem, żebym go korygował. I właśnie mi to odradziła, dlatego że powiedziała, że osoby z lekką wadą wymowy są charakterystyczniejsze, bardziej zapamiętywane i bardziej słuchane. Bo mają właśnie coś takiego w sobie, co nie jest zauważalne na pierwszy rzut oka i powoduje, że przykuwa uwagę. Ciekawe, ilu z Was w ogóle nie zauważyło tej wady wymowy i dopiero teraz zacznie ją słyszeć. Bardzo chętnie dowiem się w komentarzach. I też chętnie chciałbym się dowiedzieć w komentarzach, co Was trzyma przy tym kanale. Właśnie, czy to jednak mój głos, czy coś innego. A jeśli głos, to co w nim takiego jest, że chcecie tu zostać. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo chętnie w komentarzach się dowiem Waszej opinii na temat w ogóle pracy nad głosem, na temat tego, jak Wy może się wypowiadać i może też macie jakieś charakterystyczne sytuacje z Waszą wypowiedzią i do oceny tego filmiku. I jeśli chcecie być na bieżąco z moim kontentem, a jeszcze tego nie robicie, do subskrypcji tego kanału, to do usłyszenia.